Żebym nie zapomniał, sorry, bo tak zbieram po rodzinie, wiesz, i znajomych na utrzymanie węży, bo mamy tak 50 sztuk dorosłych samic. Mamy najgorzej teraz, więc... Wiesz, jakie czasy trudne. Jakbyś się coś dorzucił... No dobra. Weź coś poszukaj. Nie już mam się dorzucać. Potem zapomnę cię zapytać, wiesz. No dobrze, okej. Okay. Czapeczka dobra, jak u Grajka Poznańskiego. To nie byle jaka. Ale tak. Czekaj. Super, może dziękuję. Tak, to macie jeszcze kartę, bo jestem sławny YouTuber. Jestem sławny youtuber. O kurde, ale patrz, stówę dam. To stówa moja na wacinki. Tylko pamiętajcie, że kartę musicie szybko używać, bo ona do końca też nie ważna. Mam radę. Dzięki, dobra. Dobra, super. Okay. Szczury super, już dzięki. Zamówione, więc akurat będzie. Zarządzanie zasobami i optymalizacja hodowli. Okej, okay. Snake Square, Ania, Rafał, wiemy już, że lubujecie się w recesywach. Dokładamy do tego jakieś 1-2 niepełne dominanty i próbujemy na tym osiągnąć jakiś cel. Ale do tego potrzebujemy 50 dorosłych samic. Dlatego jesteście w tym punkcie, w jakim jesteście. Tak że jest. Trzeba do czapki Grajka zbierać na szczury. Niestety. Oczywiście żart. Może się najgorzej. Dobrać, może nie. Dobra, to przejdźmy w takim razie do zarządzania hodowlą. Ja tutaj za dużo, że tak powiem, się nie wypowiem, bo jak już mówiliśmy ostatnio... No jest to opieka. No i co? Jak się opiekujesz? Opieka, państwu, no to powiedz, cóż. Powiedz widzą. No ja przyturam. Jak widać. Głasia mi miziam. Nie, no ogólnie to ja raczej jestem od spraw porządkowych bardziej. Czyli jak konkrety, to Rafał. No co robiliśmy w sobotę cały dzień? No tak, ten cały dzień sprzątaliśmy, żeby się przygotować i mieć czyściutko na nagrywki. Tak. Nie, naprawdę 6 wypadało sprzątanie, wielkie sprzątanie. Tak jest. Wszystkich. Co 2 miesiące jest sprzątanie takie do spodu. Wszystkich pudeł, wszystkich to jest, raków. Tak, na bieżąco jest sprzątanie takie, które można zrobić po pracy, tak zaglądając do każdego węża. Natomiast takie generalne sprzątanie z wywracaniem wszystkiego do góry nogami jest teraz na 2 miesiące. Trzymamy na lignocelu, więc reakcja taka doraźna jest bardzo skuteczna i bardzo precyzyjna na jakąś kubkę i tudzież inne sytuacje związane z zanieczyszczeniem owego podłoża. Tak jest. Co do PR-u, jakichś takich sytuacji promocyjnych i tak dalej, no to dzisiaj nie jest to trudne. Wystarczy prowadzić swój fanpage na Facebooku, Instagramie. Wrzucać czasem efekty swojej pracy. Nie ma w tym takiej dużej regularności. Wiadomo, że jak budowaliśmy stronę hodowli, no to ta regularność była ważna. Chcieliśmy pokazać, jakby, jakie mamy zaplecze. Pokazujemy dosyć szczerze nasze łączenia, przede wszystkim zniosy i klucia. Jak coś nie wychodzi, no to też o tym informujemy. Jak ktoś chce prześledzić nasze zniosy i tak dalej, no to może sobie zawsze tam zajrzeć. To dla nas też jest taka fajna lista, gdzie możemy się do niej odnieść. Ona w sieci tam nie ginie i sobie nawet sami przypomnieć pewne okoliczności, jak nie mamy dostępu do notatek. Co do tej regularności jeszcze, no to tak, Bernard, sam wiesz, czasem dużo się dzieje, jest się czym chwalić. Czasem za dużo się dzieje, nie ma czasu się tym chwalić, a czasem jest taki czas jak teraz, że tam mamy już tylko niewiele, jakieś kilkanaście maluszków na utrzymaniu, więc jakby tak no już zwalnia. Może będzie czas teraz po nowym roku Chyba właśnie to, co się dzieje na hodowli, trochę nam tutaj reguluje
to, co pojawia się i kiedy pojawia się na naszym fanpage'u. Zaklinacz węży. Mamy. Tak. To jest PR. Mam taką. Tak, to jest PR. Oczywiście rozpoznawalność musi być jak najwyższa. Dlatego zadbaliśmy już praktycznie na samym początku o to, żeby mieć swoje profesjonalne logo, które możemy umieszczać, dodawać do każdego naszego zdjęcia, żeby mieć to na koszulkach, na wizytówkach i w przyszłości również na banerach na giełdzie. No też jest właśnie kwestia budowania zaufania u potencjalnych klientów, tak? Żeby wiedzieli, kim jesteśmy, skąd jesteśmy i kiedy zaczęliśmy. Dokładnie. Plan na rozwój jest bardzo prosty. Właściwie w dużej części już o nim powiedziałem. Te 50 dorosłych samic, które będzie utrzymywane i one będą brały udział w jakimś projekcie. Jeśli się okaże, że dana samica nie będzie brała udziału w najbliższym roku czy dwóch w projekcie, to potem już na pewno małe prawdopodobieństwo, więc zmienia dom. Ale tutaj, bazując na genach na razie recesywnych, staramy się, będziemy w projektach teraz starać się uzyskać wizualne recesywy, podwójne recesywy, może kiedyś potrójne, ale już w tych podwójnych recesywach chcielibyśmy też wersję super jakiegoś genu. Jak ktoś bardziej nas śledzi, to widzi, który gen tam jest nam bliski. Ja wiem. Którym genem wiążemy największą przyszłość. Ale jest też kilka genów, które z czasem będziemy chcieli wprowadzać, tyle że musi się zwolnić dla nich miejsce. Dobrze. Nie tylko pytony królewskie wam chodzą po głowie. Po głowie to mi Ania czasem chodzi. Regiusy mi nie chodzą po głowie, one są w mojej głowie i bardzo dużo o niej myślę, jak to poukładać, żeby mieć na ich utrzymanie. Żeby nie musieć znowu do Beńka tam startować. Z czapeczką podbijać. Z czapeczką, dokładnie. Myślę, że tutaj rozwój zaraz przedstawi Ania, bo kierunek tego rozwoju jest też sprecyzowany. Wszystko, co wiąże się z rozwojem hodowli, ma plany minimum 3-letnie do przodu. Tak. Więc słuchamy. Dobrze. Skoro już mowa o tym rozwoju, troszeczkę inną stronę. To jest pyton królewski green. Półnadrzewny. Półnadrzewny, tak jest. Nie, jest to całkowicie nadrzewny zwierzak. Morelia viridis. Na ten moment ciężko powiedzieć, że to w naszej hodowli, bo to są na razie tylko 3 sztuki. Okej. Okay. O pytonach zielonych na pewno jeszcze nie raz porozmawiamy na tym kanale, bo są to rewelacyjne zwierzaki. Fajnie, że też szukacie kolejnych gatunków, że wchodzicie w coś nowego. Wiecie, że ja mam zainteresowania wielogatunkowe, więc na pewno jeszcze za nią i Rafałem wrócimy do rozmowy o pytonach zielonych. Teraz moi następni goście, czyli rodzinna hodowla Ygr Pytons, którą prowadzi Agnieszka i Michał razem ze swoimi wspaniałymi synami. No my staramy się to optymalizować, czyli mamy jakiś tam swój system tygodniowy, który ułatwia nam organizację pracy. Staramy się go trzymać, czasem to wychodzi, czasem nie wychodzi, ale jakiś tam schemat działania mamy. Mamy zbyt dużo węży, żeby działać spontanicznie po prostu. Musi być ten system według mnie, nawet jeżeli ten system nie do końca będzie się sprawdzał i część będą jakieś odstępstwa od niego, to musi być jakieś ogólne założenie, którego staramy się trzymać, bo w inny sposób byśmy po prostu nic sobie z tym nie poradzili. Tutaj rytm opieki w tej chwili narzucają nam samce, które dopuszczamy do samic, dlatego że dopuszczamy samce w poniedziałki. Samce dopuszczamy w poniedziałki, wyjmujemy w czwartki, karmimy w piątki. Sprzątanie, uzupełnianie wody jest przed karmieniem, przed dopuszczaniem. Tak, czyli dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu. Co jeszcze? Część misek mamy ceramicznych, część misek mamy plastikowych,
ale takich jednorazowych, więc te jest łatwiej wymienić i umyć. Nie wyrzucamy plastików, chyba że już są naprawdę tam nie używane przez 2-3 miesiące, no to wtedy wymieniamy, ale staramy się ilość tych śmieci też jakoś tam ograniczać. Myślę, że docelowo będziemy przychodzili jednak na ceramiczne, no bo są trwalsze i cięższe. Mimo wszystko są, tak, dokładnie, są cięższe, więc tutaj węże trudniej je wyrzucają. Nie wiem, o tego typu rzeczach to możemy na naszym kanale zrobić jakiś oddzielny odcinek, jeżeli ktoś chce sobie coś takiego obejrzeć, jak my to mamy porozwiązywane. Może kogoś to natchnie do jakichś tam działań. Dobra, druga część, jak dbamy o PR? O co? PR, marketing. No jakieś tam założenie też mamy, jak chcielibyśmy o to dbać, ale z racji tego, że prowadzimy również swoją działalność inną, czyli tam tematy skórzane, to różnie to wychodzi z czasem. No mamy kanał na YouTubie, mamy stronę na Facebooku, stronę internetową, kanał na TikToku, Instagram, te wszystkie media społecznościowe są, funkcjonują. Pewnie mogłyby lepiej. Rozwój hodowli, no ale to szerokie pytanie, tak? Możemy przez rozwój rozumieć planowanie na przykład łączeń w hodowli. I pod tym kątem jakby to pytanie rozpatrując, no to mamy ogólnie ustalone kierunki, których się tam w miarę trzymamy i w nich podążamy, ale takie poszczególne łączenia to raczej planujemy przed każdym sezonem, tak? Dlatego, że z naszego doświadczenia wynika, że możemy sobie zaplanować na papierze cuda na kiju, ustalić sobie łączenie na za 2-3 lata w przód, czy nawet kilka pokoleń w przód, ale no jest zbyt wiele niewiadomych, zbyt wiele rzeczy może się po drodze zmienić i po prostu no, zaplanujemy sobie jakieś łączenie, że będziemy mieć taką samicę. Może wyjść nam samiec łączenia, może nie wyjść nam ta samica, może wyjść samica, która jest chora na przykład, jest zdeformowana, może mogą się różne rzeczy wydarzyć. Nawet jeżeli nam się uda trafić to, co sobie zaplanowaliśmy, mogą się na przykład, może nie dojść do kopulacji, możemy nie mieć zniosów i tak dalej, i tak dalej, więc tych wypadkowych, które się w międzyczasie mogą zmienić, jest dużo. Dlatego uważam, że lepiej jest mieć ogólny kierunek rozwoju hodowli, czyli na przykład idziemy w klaunach, tak? Działamy w klaunach plus dodatkowe jakieś tam geny, nie wiem, prowadzące, tak jak my mamy na przykład Łukiego w klaunie, którego chcemy zrobić i do niego dokładać kolejne geny, czy tam piedy, czy jakieś tam inne tematy, które ktoś sobie zaplanuje, ale same takie czyste łączenia bezpośrednio to przed sezonem, tak? Bo wiemy wtedy, który samiec dorósł, która samica nam dorosła. Oczywiście też na przykład my jak planujemy, to oprócz podstawowego samca planujemy sobie też samce takie zapasowe, bo zdarzało nam się, że samiec po prostu nie chciał z samicą kopulować i żeby nie tracić sezonu na samicy, to puszczaliśmy samca, który był tym samcem rezerwowym. To jest kwestia jakby łączeń. Kwestia rozwoju, no to nie wiem, no, na przykład w kwestii takiego zaplecza technicznego, tak, czyli raki. My mamy na hodowli raki tylko i wyłącznie z płyty meblowej. Wynika to z tego, że takie raki sami jesteśmy w stanie zrobić. Są cenowo dużo bardziej korzystne niż aluraki. Lepiej trzymają ciepło. Może kiedyś przejdziemy na raki aluminiowe. W tej chwili tego nie planujemy. Więc to jest jakby pod kątem... To każdy jak tam lubi. No. Ja mam dwie normalne ręce, więc jestem w stanie te raki zrobić sobie samemu. No, ale jeżeli ktoś nie ma zdolności technicznej, to może się opierać tutaj na rakach gotowych. Czy w tym kierunku będziemy się rozwijać? Chciałbym mieć więcej termostatów na każdym regale, tak żeby mieć lepszą kontrolę nad temperaturą, bo wiem z doświadczenia, że różnica między temperaturą na samym dole raka a na górze bywa diametralnie różna i lepiej to kontrolować po prostu. Co jeszcze w kwestii rozwoju? W kwestii kolejnych dodatkowych genów czy młodziaków. No nie, no to tutaj... no to każdy wie, co mu się podoba najbardziej. Nie, bardziej chodzi o to, że my się opieramy głównie na naszych młodych. Tak, że tutaj już, owszem, nowe geny, no to oczywiście nie wyczarujemy ich sobie sami, więc musimy je skądś wziąć, więc mamy kilka zaufanych hodowli, na których się opieramy. I wydaje mi się, że ważne, żeby te kroczki do przodu mimo wszystko zawsze wykonywać, no, żeby ten progres był zawsze, nawet jeżeli jest minimalny, tak, to żeby można było powiedzieć, że tak, ten sezon jest pod jakimś kątem tam lepszy niż poprzedni. No bo no nie zawsze tak też jest to takie kolorowe, tak, no bo mieliśmy na przykład zeszły sezon, zeszły rok, może tak, no bo w tej chwili my już przestaliśmy patrzeć na sezony, tak, dlatego, że u nas młode się kulują cały rok i
postrzeganie tego sezonu, taki a taki będzie problematyczne. Ale zeszły rok był trochę gorszy pod kątem ilości młodych niż poprzedni, tak? Z czego to wynika? Nie wiem. Tak wyszło. Ciężko jest jednoznacznie określić, dlaczego akurat mnie Savicen zaskoczyła. Po prostu nie były gotowe i sam sobie to wyregulował, więc też jest w tym hobby dobre. Także to te zwierzęta decydują często, czy warunki, które my im zapewniliśmy, są odpowiednie, czy odrobiły odpowiednią masę i czy są gotowe, żeby znowu złożyć jajka. Aga i Michał, bardzo Wam dziękuję za Wasz czas, za Waszą wypowiedź. Przejdźmy z tym samym zagadnieniem do Kuby z Reptiles z Poznań. Powiedz nam, Kuba, jak zarządza swoją hodowlą? Jak starasz się iść do przodu? Więc staram się, żeby już wszystkie osobniki, które mam na hodowli, były albo wizualnym recesywem, bądź posiadają sobie heterozygotę na jakąś tam, powiedzmy, recesę, czy to będzie piebal, czy clown, czy desert ghost. Więc powoli się rozwijam, ale gdzieś tam każdy ma pewnie swoją jakąś tam politykę i obrany azymut, w którym podąża. Ja staram się to robić powoli, więc tym rozwojem u mnie jest delikatnie, ale co roku coś sobie chcę zostawiać ze swoich maluchów, które się wykluwają. Więc wszystkie łączenia, które robię, które łączę gdzieś tam te swoje pary pytonów klaskich, staram się robić po to, żeby coś sobie z tego zostawić jeszcze na przyszłość, żeby móc się dalej gdzieś tam doganiać tych najlepszych. Przez to, że pracuję na co dzień i mam też dwójkę dzieci, więc nie mam tego czasu jakoś dużo, ale uważam, że ilość węży, którą posiadam, to też pozwala mi na ogarnięcie tego w miarę dobrze. Nie uważam, żebym miał tutaj jakiś bałagan. Staram się codziennie poświęcać, czy to pół godziny, godzinkę na to, żeby tam gdzieś, powiedzmy, jeden regał sobie cały wyczyścić, wymienić wodę na świeżą. Mam tych regałów kilka, więc też nie ma przy tym jakoś dużo pracy. Codziennie coś, a to gdzieś tam trzeba spryskać, a to trzeba coś tam dolać, więc To jest moja opieka, to jest gdzieś tam codzienna praca i tyle, więc zresztą przy pytonach, przy wężach nie masz tyle pracy może co przy jaszczurkach, które wymagają codziennego karmienia, codziennej takiej pielęgnacji. PR. Mój PR jest, w sumie nie mam PR-u. Bardzo mnie to cieszy, jak na stronie internetowej, ktoś się pyta na grupach, na forach, kogo polecacie, u kogo można kupić, i widzę, że osoby, które kupiły mnie kiedyś węża, polecają mnie, tak, że wszystko jest okej, że jak najbardziej tak. To jest gdzieś tam, mnie to cieszy, że moja praca gdzieś tam nie poszła na daremno, że są osoby, które są zadowolone z moich maluchów, i to też mnie cieszy. Więc to by był mój PR, nie za duży, ale gdzieś tam robię to na tyle, na ile potrafię. Kuba, tobie też mega dziękuję za to, że się wypowiedziałeś. Zresztą wszystkim moim gościom bardzo dzisiaj dziękuję. Słuchajcie, wy, drodzy widzowie, mieliście 3 hodowle, 3 historie. Naprawdę ważne jest to, żebyście to docenili, że te osoby, te hodowle podzieliły się z Wami swoim doświadczeniem. Pamiętajcie też, że w opisie tego filmu macie wszystkie sociale tych hodowli, więc wbijajcie, klikajcie, lajkujcie, to będzie największy wyraz docenienia. Ja osobiście bardzo dziękuję Snake Square i Grupy Tons, Reptiles Poznań, no i oczywiście Vana44, który całą swoją wypowiedź zawarł w pierwszym filmie. Tyle w tym odcinku. Tutaj pojawi Wam się playlista z odcinkami o wężowym biznesie. Tutaj macie odcinek, gdzie wszyscy moi goście wypowiedzieli się o tym, jak zaczynali i który moment był takim przełomowym momentem. Na dole macie film, który poleca Wam YouTube. Tyle ode mnie. Życzę Wam miłego niedzielnego wieczoru i obiecuję, że widzimy się w środę.